Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. To są takie piękne chwile. Takie jubileusze są podobne, można je porównać do stołu wigilijnego, gdzie cała rodzina się gromadzi. A jubileusz jest też takim właśnie, takim domem, taką okazją, okolicznością, gdzie się gromadzimy na tym, aby skupić się na jednym, któremu wszystko zawdzięczamy. Skupić się na Jezusie, od którego wszystko zależy i któremu składamy dziękczynienie za wszystko. Dziękujemy Panu Bogu za przerwę, który nam tutaj tak mocno pomagał przy ołtarzu, który popłynął bardzo takim dźwięcznym głosem w tym kościele, w śpiewie, aż się serce podnosi, buduje. Zastanawiam się, po kim on to ma. Na pewno trochę po rodzicach, ale chyba po babci. Po babci, także tutaj widzisz, wszystko zostaje w rodzinie. Rozwijaj ten talent. I tak jak mówiłem wcześniej, jesteście bardzo potrzebni. Wasza radość, wasz spokój, wasza modlitwa, przede wszystkim modlitwa, jest bardzo potrzebna waszym dzieciom, wnukom, a może jeszcze dalej. Potrzebne jest miastu, potrzebne jest narodowi. Bardzo jesteście potrzebni. Może już nie czynem, bo to już teraz trzeba troszkę odpoczywać, relaksować się. Ale serce nasze jest bardzo potrzebne i nieraz nawet bardziej niż czyn. Bo jednym czynem można dużo zbudować i jednocześnie dużo zepsuć. A sercem, duchem, modlitwą zawsze człowiek buduje. Jesteście tymi budowniczymi na ten jubileusz, na obchody tego jubileuszu, na dalsze lata spotkań, rozważań, refleksji, modlitwy. To chyba najpiękniej nas wszystkich jednoczy. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch